W dzisiejszym odcinku, w takim szybkim skrócie, poznamy podstawowe narzędzia związane z panelem lewym, panelem górnym i panelem prawym. Po lewej stronie mamy zakładkę Layers, która mówi nam o tym, z jakich stron składa się nasz projekt oraz z jakich elementów składa się projekt, jeśli chodzi o warstwy już, które widzimy na głównym ekranie. Strony dodajemy za pomocą plusa i służą nam one, aby nadać strukturę swojemu projektowi. Czyli w moim przypadku mamy stronę główną, której będę wykonywał główne akcje. Czyli mamy tutaj interfejs aplikacji mobilnej oraz mam drugą stronę, w której trzymam materiały graficzne dotyczące kursu. Przejdźmy zatem niżej i mamy tutaj główny frame, w którym mamy grupę, która zawiera ilustracje, oraz mamy kolejny frame, który zawiera content. Warto tutaj od razu wspomnieć o strukturze pliku, jaką mamy obecnie. Nasz nadrzędny frame składa się z głównego frame Bytes Up, a wiemy, że to jest frame po tej kratce na lewej stronie od tytułu. Tutaj mamy grupę, którą symbolizuje natomiast taka ikona, oraz kolejny frame, który zawiera content. Po rozwinięciu widzimy, z jakich elementów dokładnie składa się nasz rower, którego elementy też podświetlane są tutaj na ekranie głównym. Także łatwo zauważyć, że content to tak naprawdę frame, który zawiera trzy framey. Dwa framey z batonami, jeden frame z inputem oraz przestrzeń tekstową. I tak naprawdę większość naszych projektów będzie opierać się na frame'ach. Czyli lewy panel służy nam do porządkowania projektu oraz do kontroli tego, z czego składa się nasz dany projekt. I każdy element, który będziemy tworzyć, będzie on pojawiał się w odpowiedniej strukturze po lewej stronie, więc jeśli będziemy robić to świadomie, to będziemy wiedzieli, jaki element znajduje się na jakim poziomie w danym frame'ie. Przejdźmy zatem do panelu górnego i przejdziemy sobie przez narzędzia, które mamy w panelu górnym. Mamy tutaj podstawowe narzędzie Move, które właśnie służy do przesuwania obiektów, ewentualnie do zaznaczania obiektów, które nas interesują. Również możemy zaznaczyć i przesunąć róg frame'a, który nas interesuje. Kolejne narzędzie Scale, tak jak sama nazwa wskazuje, służy nam do skalowania elementów interfejsu. Przejdźmy zatem do narzędzia Frame. Klikamy F i możemy, przeciągając, narysować frame. Możemy wybrać też jego wielkość z tego panelu i widzimy, że to jest frame w lewym panelu z warstwami. Możemy też zmienić jego nazwę tutaj, w tym polu lub też w polu po lewej stronie. O frame'ach będziemy jeszcze mówić w kolejnych odcinkach. Przechodzimy do narzędzia Section. Jest to po prostu narzędzie do grupowania naszych prac. I jeśli w praktyce mogłoby to wyglądać tak, że powiedzmy, że tutaj zmienilibyśmy wypełnienie tego batona i powiedzielibyśmy przy wdrożeniu, że na przykład że nad tym jeszcze pracujemy, a nad tym już nie, i na przykład mówimy, że to jest approved, a ta sekcja jest in progress, i przekazując projekty deweloperowi, deweloper by wiedział, która sekcja jest approved, a która sekcja jest in progress, czyli jest to po prostu narzędzie do dzielenia naszego projektu na sekcje, żeby lepiej się poruszać po tym projekcie. Do narzędzia Slice nie przechodzę, jest to wycinanie części projektu,
które umożliwia nam eksportowanie tej części, ale ja tak naprawdę tak rzadko z tego narzędzia korzystam, że nie będę wchodził w jego szczegóły. Teraz przechodzimy do narzędzi związanych z budowaniem elementów wektorowych. Pierwsze narzędzie związane jest z Rectangle, czyli możemy narysować dowolny prostokąt. Możemy również manipulować zaokrągleniem rogów oraz możemy zmieniać wartość szerokości i wysokości w panelu po prawej stronie. Możemy nadawać również obrys czy wypełnienie, o czym też będziemy rozmawiać w lekcjach związanych z frame'em. Kolejne narzędzie to narzędzie Line. Służy ono, jak sama nazwa wskazuje, do rysowania linii. Kiedy rysujemy z Shiftem, mamy 8 kątów najpopularniejszych w projektowaniu do wyboru. Kąty możemy również zmieniać w panelu po prawej stronie. Możemy zmieniać też długość linii, możemy zmieniać kolor obrysu. I tutaj mamy też dodatkowe funkcje związane z linią, które będziemy poznawać na podstawie przykładów. Przechodzimy do narzędzia Arrow. Jest to po prostu rysowanie strzałek, czyli bardzo podobne narzędzie do linii. Możemy tutaj zmienić grubość strzałki. I jest tutaj też trochę innych parametrów, ale bardzo podobne narzędzie do linii. Nie wchodzimy głęboko w szczegóły. Mamy narzędzie związane z rysowaniem koła czy elipsy, w zależności od tego, czy klikamy klawisz Shift. Zazwyczaj Shift nam po prostu trzyma proporcje, jeśli właśnie to jest zmiana wielkości ze naciśniętym klawiszem Shift, a to po prostu za pomocą myszy. Ustawię sobie tutaj wartości po 300, aby mieć koło, a nie elipsę. I wtedy pojawia nam się tutaj takie kółeczko, które możemy przeciągnąć. I wtedy mamy dodatkowe opcje. To narzędzie przydaje się do rysowania wykresów kołowych czy pierścieni. Możemy tutaj zwiększyć sobie lub zmniejszyć szerokość pierścienia. Możemy manipulować rozpoczęciem lub zakończeniem. Tak to mniej więcej wygląda. Mamy też trójkąt, z Shiftem mamy równe boki. Możemy ilość kątów sobie zmieniać tutaj w panelu prawym. Słuchaj, przykład. Ok, teraz to widać. Możemy też manipulować sobie tutaj ilością kątów i później zaokrągleniem. Oczywiście dla wszystkich elementów wektorowych możemy też właśnie wybierać kolor wypełnienia czy obrys. Kolejnym narzędziem jest gwiazda. Z Shiftem oczywiście trzymamy proporcje. I też tutaj są odpowiednie funkcje dla gwiazdy, czyli zmienianie kątów i zmiana zaokrąglenia czy zmiana ilości ramion. Mamy też takie narzędzie jak Place Image. Ja z niego nie korzystam, po prostu przeciągam zdjęcia do projektu, ale jest taka jedna funkcja, że gdy narysujemy sobie powiedzmy frame'y i skopiuję sobie za pomocą Option trzy frame'y, to przy wyborze Place Image mogę wrzucić każde zdjęcie do oddzielnego frame'a. One akurat nie są teraz dostosowane do wielkości tego frame'a, więc trzeba by było manipulować, jak ustawić te zdjęcia, ale to będziemy się uczyć w kolejnych odcinkach. To taka jako ciekawostka. Mamy również narzędzia do rysowania i jest tutaj narzędzie Pen. Jest to taka uproszczona kopia Pentoola, z którą mogliśmy się spotkać w Illustratorze, i umożliwia ona nam rysowanie dowolnych kształtów wektorowych. Nie jest to wcale takie łatwe narzędzie i potrzebowalibyśmy mini odcinka, żeby je wytłumaczyć, więc przejdziemy do szczegółów wtedy, kiedy będzie nam potrzebny Pentool do zaprojektowania jakiegoś efektu już na realnym designie.
Mamy również pod klawiszem T oczywiście narzędzie do budowania typografii, do budowania tytułów, akapitów w projektach. Po naciśnięciu możemy wpisać dowolny zdań, dowolny tekst, który nas interesuje. I tutaj mamy bardzo dużo parametrów, którymi możemy operować, aby budować typografię w naszych designach. Więc tutaj myślę, że przyda nam się oddzielny odcinek, gdzie na przykład będziemy budować stronę bloga, czy właśnie taką stronę z artykułami. Myślę, że po zbudowaniu takiej strony większość zagadnień związanych tutaj z tym narzędziem będzie odpowiednio przybliżona dla Was. Mamy jeszcze tak zwany ołówek do rysowania, nie wiem, notatek czy jakichś dziwnych kształtów. Ja obecnie z tego za bardzo narzędzia nie korzystam, więc też nie będę o nim za dużo opowiadał. W Resources mamy komponenty, pluginy i widgety. O komponentach i pluginach będziemy rozmawiać oczywiście. Tutaj mamy narzędzie do przesuwania, tak zwany hand tool. I narzędzie do komentowania pod klawiszem C. Po prostu klikamy i dajemy feedback, czy jakąś opinię związaną z projektem. I to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek, tak naprawdę wstęp do naszego kursu. Wiem, że momentami było troszkę nudnawo, to się zmieni już w kolejnym odcinku. Musieliśmy sobie przejść przez te podstawy, abyście rozumieli mniej więcej to, co się będzie działo na ekranie, jeśli będziemy już pracować na przykładach. Będziemy jeszcze w kolejnym odcinku pokrótce omawiali sobie funkcje, które możemy zobaczyć tutaj, związane z podglądem. Powiemy sobie szybko o tym, o zakładce Prototype, Inspect, a gdy już przejdziemy do designu, to przejdziemy już tak naprawdę do realnej pracy, którą będziecie mogli również wykonywać w swoich programach i śledzić moje poczynania. Także dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że już następnym razem będzie troszkę żwawiej i weselej. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!